No cześć, witam Was serdecznie. Dziś taki czysto techniczny odcinek, mianowicie czym się różni GoPro 10 od GoPro 12, od najnowszej kamery. Pokażę Wam ustawienia, które są dostępne i w jaki sposób, co się zmieniło między tymi dwoma kamerami, jeżeli chodzi o ustawienia techniczne oraz o sposób zarządzania samą kamerą. Także najpierw zaczniemy od ekranu górnego. A więc po lewej stronie mamy GoPro 10. Jak widzicie, mamy podobny układ. W GoPro 12 mamy trzy kropeczki, czyli trzy ekrany do przesunięcia. W GoPro 10 mamy dwa. I jak już widać na wstępie, to tak. Sterowanie głosem jest takie same jak w obydwu kamerach. Biper też. Blokowanie ekranu jest tutaj w tym miejscu, tu jest w tym. Zarządzanie ekranami między jedną kamerą a drugą jest praktycznie takie samo. Tutaj nic się nie zmieniło. Max Lens Setup w GoPro 12 jest troszeczkę bardziej rozbudowany niż w GoPro 10. Zobaczmy, co jest na drugim ekranie. Na drugim mamy połączenie przez Wi-Fi i preferencje kamery. W GoPro 12 mamy parowanie urządzeń, czyli mamy możliwość podłączenia z zewnętrznej kamery, z zewnętrznego mikrofonu na Wi-Fi. Natomiast w GoPro 10 tego nie ma i to jest bardzo duży plus w GoPro 12 ze względu na to, że nie potrzebujemy żadnych dodatkowych rzeczy, żeby podłączyć drugi mikrofon, zewnętrzny mikrofon. W GoPro 12, w GoPro 10 niestety potrzebujemy MediaMod, żeby mieć dodatkowy mikrofon. Mianowicie w 12 jeszcze mamy Controls Pro i Controls Easy. Polega to na tym, różnica polega na tym, że w Controls Pro mamy do dyspozycji wszystkie opcje do ustawienia kamery przy zarządzaniu, czyli na przykład w jakiej rozdzielczości, jaki klatkaż, czy ma być HDR i tak dalej, czyli te wszystkie zaawansowane ustawienia są w GoPro 12 na wersji Pro, natomiast na wersji Easy jest to uproszczone, czyli sprowadza się tylko do kontroli ustawienia tylko rozdzielczości i w zasadzie to jest wszystko, reszta się robi sama automatycznie, nie ma żadnych dodatkowych opcji. Także to jest takie uproszczenie dla osób, które jednak się w tych technikaliach za bardzo nie poruszają i nie chce im się w to zagłębiać. Ustawienia standardowe, preferencji w obydwu kamerach są mniej więcej takie same. Moc, About, Region Reset. Region Display. No tu jest tyle więcej, że jeszcze można sobie oddzielnie ustawić language, czyli język, czas. Czas, czyli po prostu, że nie będzie nam cały czas kamera się pytać przy każdym przełączeniu o to, żeby ustawiać te dane. Po prostu są one tutaj ustawiane na stałe. To jest też takie dosyć dobra sprawa, bo to było dosyć upierdliwe, że prawie przy każdej zmianie baterii najczęściej się go propytały, jak jest godzina, jakiś czas. Mianowicie tu mamy jeszcze jeden ekran, czego nie ma w 10, czyli mam zarządzanie kartą pamięci z tego poziomu. Auto upload setup, czyli że możemy z chmury sobie pobrać albo z aplikacji GoPro, GoPro Quick ustawienia i wtedy nie musimy, że tak powiem, tego robić manualnie, możemy sobie to zrobić automatycznie. No i tutaj mamy zarządzanie kartą pamięci, coś, czego w 10 trzeba było tam
doszukiwa się w zupełnie innym miejscu, także to jest to. I teraz tak, jesteśmy na Pro, na ustawieniach Pro, jeżeli chodzi o 12. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają ustawienia Easy. No i co my tu mamy inaczej? Mianowicie, tu mamy level i horyzont z tego poziomu ustawiany na 10. A tutaj mamy tylko... bo jesteśmy w trybie foto, musimy się przełączyć na tryb wideo. A tu zobaczcie, te ustawienia są troszeczkę inaczej w 12. No w zasadzie to można powiedzieć, że bardzo podobnie to wygląda. Tylko że mamy tutaj blokowanie horyzontu. Natomiast w 10 jest tylko leveling horyzont bez blokowania, czyli tutaj w tym ustawieniu możemy o 360 stopni przekręcać kamerę i mamy zablokowany horyzont. W GoPro 10 tego nie ma. Liniowy, no to już jest tak samo. Wide, szeroki. Zobaczcie, że super view. Tu mamy super view, ale mamy jeszcze jedno ustawienie w górę, jeżeli chodzi o 12. Mamy jeszcze hyperview, czyli jeszcze szersze ustawienie kąta widzenia kamery. Czyli to jest też dodatkowa rzecz, która została zmieniona. No tutaj mamy ustawienie standardowe boost albo wyłączone, to jeżeli chodzi o stabilizację. Natomiast GoPro 12 stabilizacja jest tylko wyłączona, włączona lub auto boost, czyli nie ma żadnych pośrednich ustawień. No w zasadzie to są te same ustawienia, można powiedzieć, tylko że tu jest na auto, a tu jest na boost tylko. Czyli że tutaj sama sobie kamera dopasowuje ustawienia stabilizacji obrazu, jeżeli chodzi o 12. I teraz tak. Ten settings wygląda troszeczkę inaczej w 12. Według mnie wygląda fajniej. Teraz tak. Na tych ustawieniach, czyli jak klikniemy sobie, że chcemy zmienić rodzaje, no to mamy tutaj takie pozapisywane różne formaty, czyli standard, activity, cinematic, ultra, slow motion i podstawowe, ale i tak to wszystko się edytuje po swojemu. Natomiast tutaj mamy video indoor, outdoor. To już są ustawienia preferowane przez GoPro. W 10 tego nie ma. Także jak widzicie, jest tutaj zmiana taka na plus, jeżeli chodzi o ustawienia, ale można sobie również spreferować swój własny system, nazwać go sobie po swojemu i wtedy, że tak powiem, przyłączając się między tymi zestawami, możemy sobie zmienić ustawienia, które już mamy dostosowane do własnych potrzeb, także jest to taki na plus, jeżeli chodzi o 12 w stosunku do 10. Natomiast same ustawienia wyglądają zupełnie inaczej niż w 10. Teraz sobie przyłączymy tutaj i weźmiemy sobie ten długopisik z boku i mamy tutaj, zobaczcie, w 12 to wygląda w ten sposób, że mamy wszystko bardziej czytelne, liczba klatek, rodzaj lensu wybrany, czyli czy ma być level, horyzont i tak dalej. No i mamy tutaj coś takiego jak HDR, a w 10 tego HDR nie ma. Jest to podbicie jakości obrazu w stosunku do tego, jak nagrywamy, czyli mamy mocniejsze kolory, lepszą ostrość, obraz wygląda dużo ładniej. Co prawda można ten sam podobny efekt albo taki sam uzyskać w 10, mianowicie, no ale to już trzeba to robić w postprodukcji, a tu już mamy gotowy produkt, jeżeli chodzi o 12. Nowy format zapisu, czyli 8:7 w 10 bitach, w 10 nie ma czegoś takiego.
Czy mamy tutaj tylko rozdzielczość, liczbę klatek, gdzie tu jest to, wygląda to w ten sposób, natomiast w 12 to wygląda w ten sposób. Muszę się przełączyć na przykład na standard i wtedy mamy tutaj proporcje obrazu. Właśnie nowością jest ten obraz 9x16, 4x3 to jest 16x9, czyli tak samo jak jest jak w przypadku dziesiątki. Natomiast jeszcze doszedł 8x7, to jest obraz, w którym możemy nagrywać sobie obraz w ten sposób, że jest on dostosowany do nagrywania w pionie i możemy zarówno w pionie, jak i w poziomie, w postprodukcji sobie później te proporcje obrazu zmieniać. To jest też taka ciekawostka, ale przy 8x7 nie ma możliwości ustawienia levering horizon, czyli zablokowanie horyzontu prostego, czyli jest tylko kąt szeroki, ultra i zwykły lens, czyli powoduje to, że mamy te zakrzywienia obrazu na rogach. Jeżeli ktoś nagrywa filmy vlogowe, no to wtedy to dosyć mocno przeszkadza. I teraz tak, w dziesiątce, Super View Lens, mamy tutaj Hyper Smooth, mamy tutaj do ustawienia czas. I teraz tak, bitrate na high i tak dalej, shootery i tak dalej, ISO mamy do ustawienia w tym miejscu. Natomiast tutaj mamy też do ustawienia tutaj, jak się zjedzie w dół. Natomiast zobaczcie, że bitrate jest ustawiany tu przy każdym filmie i ISO, a tutaj w 12 tego nie ma, czyli bitrate jest ustawiany w preferencjach, a nie w ustawieniach. To jest też taka dosyć znaczna zmiana. No i tutaj mamy możliwość włączenia media mode oczywiście. Tak jakby w 12 troszeczkę to uprościli bardziej. Tutaj też mamy te opcje media mode. Kolor, ustawienia i tak dalej, czyli te ustawienia, które były wcześniej, natomiast to jest bardziej czytelne w 12 w stosunku do 10, tak według mnie. Wygląda to trochę fajniej, łatwiej jest to dostępne. No dobrze, teraz zajmiemy się timelapsem. Timelapse w GoPro 10, GoPro 12. Zobaczcie, że ustawienia są zupełnie inne w GoPro 12. Zostało to jak gdyby troszeczkę zmienione. Mamy nightlapse, timelapse w ustawieniach automatycznych i w ustawieniach szerokich. Natomiast tutaj mamy, zobaczcie, znacznie więcej opcji, jeżeli chodzi o ustawienia timelapse'a w GoPro 12. Mamy na przykład vehicle lights, light painting, czyli malowanie światłem, gwiazdy, czyli ustawienie, że chcielibyśmy na przykład nieboskłon nagrywać. I zobaczcie, że tu w 10 możemy tylko to edytować. Natomiast w 12 mamy możliwość ustawienia własnych ustawień preferowanych, czyli możemy sobie nadać swoją własną nazwę. I możemy te ustawienia sobie dostosować do własnych potrzeb, czyli o tyle jest, że tak powiem, łatwiej. Zobaczymy jeszcze, jakie są różnice w ustawieniach foto. A więc foto mamy tutaj też ustawienia automatyczne, mamy nawet nocne zdjęcia i powiem Wam, że te nocne zdjęcia, no tutaj też są burst, live, no tu się niewiele zmieniło. Tyle, że dostęp właśnie do tych opcji jest zupełnie inny niż tutaj. Widzicie, tu są dopiero te ustawienia. No ale mniej więcej mamy to samo, do ustawienia shapes, ISO, no ISO akurat nie jest dostępne w przypadku zdjęć,
automatycznych. No, pozostałe ustawienia są mniej więcej podobne. Dobrze, teraz jeszcze Wam pokażę, na czym polega ta w GoPro 12 ta opcja automatycznego ustawień Pro i manualnych. Mianowicie Controls Pro przełączymy sobie teraz na z Pro przełączymy sobie na Easy i wrócimy sobie do ustawień aparatu i zobaczcie teraz. Mamy tylko do ustawienia horyzont, czyli lens, jakość, czyli highest, że ma być tylko wysoka jakość, czyli w 5-3K, albo video mode, czyli w 4K, albo niska w basic quality, czyli w HD. Natomiast przy HD piszą, że to przedłuża życie baterii, ale nagrywanie jakości obrazu przy HD niestety jest bardzo słaba. Przy 4K jest powiedzmy taka sobie, także jedynie highest quality daje jakąś w miarę dobrą jakość, ale oczywiście zwiększone są duże jest zużycie baterii oraz duży jest plik, który powstaje przy 5-3K. I zobaczcie, i teraz tak, framing screen, czyli czy ma być poziomo, czy ma być pionowo i czy ma być, że tak powiem, full frame, czyli pełny obraz, pełny obiekt, czyli nie możemy sobie zmieniać między tymi rozdzielczościami, czyli 6:9, 8:12, 8:7, 9:16, 16:9 i tak dalej. Tutaj mamy po prostu albo poziom, pionie, czyli nagrywania na przykład na Instagrama albo na TikToka, powiedzmy, no i full frame, tak? No i jakość mamy tylko albo najwyższą, albo średnią, albo niską, albo standardową, tak jak oni tutaj to uznali. Natomiast jeżeli przełączymy się na wersję zarządzania Pro, to wtedy mamy pełny zakres ustawień kamery. Możemy to w pełni kontrolować i sobie ustawić tak, jak my w zasadzie chcemy. Także widzicie, takie są zasadnicze różnice między tymi dwoma kamerami. Powiem Wam, że no troszeczkę to rozwiązało system, zwłaszcza jeżeli chodzi o podłączenie mikrofonów, jeżeli chodzi o GoPro 12, GoPro 10 tego nie ma. Jest to zmiana na plus. No i parę takich ustawień, właśnie te ustawienie 8:7 dodatkowe zmienia nam proporcje obrazu. Tu 9:16, no to wiadomo, że jest to obraz w pionie. No i troszeczkę nam się zwiększyła nam się możliwość operacji klatkarzem, jeżeli chodzi o ilość klatek na sekundę. No, HyperSmooth mamy tutaj też możliwość ustawienia na auto. No, uważam, że jest to zmiana na plus, jeżeli chodzi o 12, ale jednak te ustawienia w 10 wcale nie są takie też złe. Także wydaje mi się, że ta zmiana nie jest aż taka bardzo mocno widowiskowa, no ale takie, że tak powiem, są plusy w stosunku do tych dwóch kamer. To wszystko w tym odcinku. W następnym pokażę Wam zapis już samego obrazu z jednakowego poziomu, nagrywany na tych samych ustawieniach między GoPro 10 a 12 i zobaczymy w następnym odcinku, jaka jest różnica w obrazie między tymi dwoma kamerami. To wszystko, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.